kolejną rzeczą, którą bym chciał Wam pokazać w naszym polu Super 1600, jest to ogólnie moja praca w samochodzie. Wbrew pozorom, w takim aucie jest sporo do zrobienia podczas wyścigu. Co prawda staram się skupić głównie na jeździe, ale często bywa, że podczas jazdy muszę też kombinować, włączać coś na tym panelu środkowym. Mamy tutaj takie bardzo praktyczne rzeczy jak dźwigienki od wycieraczek, są one specjalnie wydłużone, żeby łatwo było je dosięgnąć. Przełączniki od wentylatorów, od wspomagania, masa bezpieczników, oczywiście tych raczej nie używam podczas jazdy i oczywiście główne przełączniki od włączania silnika. Podczas jazdy to jest, w jaki sposób wrzucam biegi do góry, w ten sposób redukujemy, jest to skrzynia sekwencyjna sześciobiegowa, mnóstwo frajdy jeśli chodzi o zmianę biegu w tym samochodzie. Hydraulicznie ręczny oczywiście w przednionapędowym aucie staramy się jak najrzadziej go używać, tylko na bardzo ciasnych zakrętach, których nie ma zbyt wiele w rallycrossie. Oprócz tego mamy jeszcze tutaj dwa przyciski na kierownicy. Jeden jest od procedury startowej, jeden od radia. Przede mną jest wyświetlacz, na którym mam wszystkie niezbędne informacje na temat samochodu. Jak widać, całkiem fajnie się świeci. Widać tutaj obroty, temperaturę oleju, temperaturę wody, ciśnienie oleju, ładowanie, masę bardzo ważnych rzeczy. Oczywiście i tak nie mam za bardzo czasu na nie patrzeć podczas jazdy, ale przydają się zaraz po zjeździe. Wyświetlacz biegu, na którym aktualnie jadę. Oprócz tego mam też możliwość regulacji siły hamowania, balans hamulców między przodem a tyłem. Renline, czyli dodatkowe światło, żeby inny zawodnik jadący za mną w kurzu nie uderzył we mnie. Przy zmienianiu biegu na bieg wsteczny używamy takiej dźwigienki. Kierownica oczywiście zgodnie z regulaminem, homologowana, zdejmowana. Co oprócz tego? Mamy tu jeszcze elektryczne serwo, mały akumulator żelowy, pedały są prosto z Octavii WRC, więc też bardzo fajna sprawa. Myślę, że całkiem fajna rzecz. Wszystkie rzeczy tutaj w środku są zrobione oczywiście, jak większość tutaj elementów w tym samochodzie, z włókna węglowego, żeby było wszystko jak najlżejsze. Nie wiem, czy widzicie, ale tutaj też jest duży zbiornik. Sporo osób nas się pyta, co to jest. To jest akurat 15-litrowy zbiornik na ciecz, na wodę do spryskiwacza. Wbrew pozorom, czasami podczas biegu, gdzie mamy 6 kółek do pokonania w dużym deszczu, pompka jest tu tak wydajna, że całe te 15 litrów może zejść. Tak więc robi to wrażenie. Oczywiście także używamy go podczas suchych dni do doważania auta. Tu właśnie widać ten zbiornik. Za nim jeszcze dodatkowo mamy umieszczony zbiornik paliwa. Jest to zbiornik 9-litrowy, sportowy. 9 litrów bardzo mało, ale akurat wystarcza trochę ponad dystans 6 okrążeń w rallycrossie, więc więcej nie jest potrzeba, a wiadomo, jak najmniejsza waga jest tutaj oczywiście wskazana.